Poglądy i osądy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. Żadam tylko, że pan jest wicedyrektorem tego Instytutu Politologii Uniwersytetu Polskiego. O między innymi. Podnosi <laughs> rangę rozmowy. Proszę pana, audyt rządowy to trafna diagnoza rządów Tuska, czy tylko, jak chcą niektórzy, próba przykrycia ostatniego marszu KOD? Znaczy na pewno... Zarówno rządzący, jak i opozycja mają prawo do osądów i jest to pewna forma osądu, z którą wiadomo, że przeciwnicy obozu rządzącego, obecnego obozu się nie zgadzają. Czy możemy mówić o audycie? No to jest już bardziej e, trudniejsza kwestia, tym bardziej, że no, mi audyt się kojarzy z dokumentem, to w tym wypadku dokumentu no, przynajmniej na chwilę obecną nie ma, albo nic o nim nie wiemy. E, jak będzie dokument, no to wtedy będzie można się również odnosić, no bo zakładam, że w tym dokumencie powinny się znaleźć jakby więcej rzeczy, no mówi się o tych najbardziej bulwersujących, najciekawszych, najbardziej istotnych, e, podsumowuje się, no a dokument jest obszary. No, jeśli przez 10 godzin było to przedstawiane, no to zakładam, że dokument może być Absolutnie gigantyczny. No ale. Tylko, wie pan, wystąpienia publiczne rządzą się swoimi prawami. Oczywiście. Dokumentu z jego urzędniczą nowomową nikt by nie strawił. No tak, ale A. jeśli mówimy o ocenie, no to podaje się również wszelkiego rodzaju jakieś przykłady. No, ten taki, który mi przychodzi do głowy z słynnym Mercedesem, złotym Mercedesem, który nawet nie jest złoty jest wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. No zakładam, że że prezes dużej spółki stać go na samochód za nawet 100 czy 150 tysięcy, to nie jest jakieś. jakiś... No, że tu chodziło jakiś... bardziej o pokazanie tej takiej mentalności no, ale, rodem ten samochód nawet, ze wschodu. ale ten samochód nawet nie jest złoto, on jest szary. Więc ja rozumiem... Podobno że... lila, lila róż. No, 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 no jest, jest pewien problem, prawda? Więc, więc no, gdzieś, gdzieś tutaj się fakty przedstawiane, czy znaczy fakty, no, to, to, to co mhm. przedstawiano ministrowie kolejni, a później rzeczywistość, no to czasem Czasem się kłóci. Ja pamiętam, jak przy poprzednich rządach prawo i sprawiedliwość bardzo ostro mówiły, już właściwie zamykano liderów lewicy, mówiąc o tajnych kątach lewicy w Szwajcarii. No to dzisiaj sprawa nie została, nie znalazła rozwiązania, natomiast było bardzo duża burza medialna dotycząca właśnie tajnych kont. No ja rozumiem, że dużo można powiedzieć, no ale też liczę na to, że politycy będą odpowiedzialni, jeśli zachodziły e, nieprawidłowości, jeśli dokonywano Wszelkiego rodzaju przestępstw. Od tego są prokuratury, żeby sprawy badały. Wydaje mi się, że no powinien dlatego być dokument, bo mówimy tutaj o jakichś gigantycznych nie, niegospodarności, nieprawidłowościach. 340 miliardów. No, no tak, no to jest taka abstrakcyjna kwota, że możemy spytać, czemu nie 420, 560? No, ale załóżmy, że jest jakieś 340 no, miliardów. Ktoś to wyliczył. No, okay, ktoś to wyliczył, czyli mówimy o jakiejś gigantycznej skali nieprawidłowości. No to. Mnie się wydaje, że jest dokument, ten dokument jest składany do prokuratury w tym momencie możemy informować. Drodzy Państwo, mówimy o takiej skali i to, to zostało złożone. Tu mamy zupełnie inaczej, czyli najpierw robimy igrzyska, a później mówimy, może będą składane do prokuratury, właściwie już są składane do Właśnie prokuratury, bo już zostało. I bardzo zostało. I mamy kilkanaście doniesień, w związku z tym należy sądzić, że no chyba są jakieś dowody na, okay. na te ależ oczywiście. Środki. Zniesienie, złożenie do prokuratury to jeszcze może nie jest dowód, prawda? To do, czy to jest dowód, to będzie dopiero oceniała prokuratura? Inaczej jest to przekonanie o tak. tym, że ma się mocny argument. I, I bardzo dobrze. I to jest właśnie właściwy krok, że jeśli mieliśmy do czynienia z jakimiś elementami, z nieprawidłowościami, z przestępstwami, czy podejrzenie takie mieliśmy właściwie, no to, to powinniśmy w tym momencie odpowiednie organa powiadamiać. To jest. No to racjonalne działanie. Słuchałem posła Kłosowskiego, europosła naszego z naszego regionu, i nie do końca się zgadzam z jego konkluzją na koniec, z tym rozliczaniem. Ja nie chciałbym, żeby ci, którzy przyjdą po Prawie i Sprawiedliwości, przez całą swoją kadencję zajmowali się rozliczaniem tego, co ci robili. Bo de facto to skoncentrujemy się tylko na rozliczaniu, a nie na działaniach. A dzisiaj mamy bardzo ważne. Może wydarzenie. to była deklaracja takiej jawności. Tak, sprawdzajcie nas, my nic złego nie robimy. No ale de facto opozycja cały czas sprawdza. O tych rzeczach typu Amber Gold wiedzieliśmy wcześniej. Afera hazardowa wiedzieliśmy wcześniej. Jak, jak została ona roz, właściwie nie została rozwikłana przez Platformę IPSL, to też wiemy. Jak wyglądały posiedzenia z Sejmowej Komisji Śledczej, że właściwie to było jakieś wypaczenie Komisji Śledczej, też o tym wiemy. No to, to są to, to nie mamy nic nowego tak naprawdę, prawda? Więc to, to, jest, to jest kwestia... Jak dla mnie przynajmniej w tych pewnych elementach, no nic nie, nic nie wniosło. No rozumiem, że może. Nic kwestii... nie wniosło, więc po co zostało zrobione? Czy po to, ja wracam do mojego pytania, aby przykryć ewentualnie ten wielotysięczny y, liczony na różne sposoby marsz kodu? No to na pewno tak. Chociaż wydaje mi się, że marsz kłodu. Y, nie tyle był istotny, bo on nie był pierwszym, a ten pierwszy był ważny, że się udało go zorganizować. PIS straciło na pewno monopol na mobilizację ludzi. Dzisiaj kod pokazuje, że jest w stanie mobilizować więcej osób na ulicy niż, niż prawo i sprawiedliwość. Ale jest inna ważna rzecz, która się wydarzyła przy marszu kodu formacje parlamentarne i pozaparlamentarne były w stanie się porozumieć. Oczywiście jak byli w stanie się porozumieć, no już zdążyli się lekko poprzytykać. Natomiast no jest prosta rzecz. Na chwilę obecną PiS dało argument, czy właściwie narzędzie prawu nowoczesnej do tego, żeby Mogła wykorzystać to również do rozliczania tego, kto jest ich największym konkurentem, a największym konkurentem nowoczesna jest platforma obywatelska. PIS jest punktem odniesienia, ale o wyborców rywalizują z kim? Z platformą. To jest ta sama grupa elektoratu, do której należy docierać. Tak PIS to widzi. No, generalnie w budowaniu strategii wyborczej, no to walczymy o jakąś grupę elektoratu. Wszystkich nie przekonamy, przekonujemy pewną część. PIS jest punktem odniesienia. O tym, jak mówimy o PISie, mobilizujemy nasz elektorat, mobilizujemy ludzi, których potencjalnie możemy zdobyć. Natomiast e, tym, z kim rywalizujemy o bardzo podobnego wyborcę jest platforma. Dzisiaj Nowoczesna ma narzędzie. Może odnosić się do, do audytu, do tych wystąpień sejmowych, właściwie tak to bardziej by należało na chwilę obecną yy, nazywać, i może w jakiś sposób wykorzystywać, mówiąc: Patrzcie, my też yy, nie zgadzaliśmy się z tym, ale to od razu podważa tą jedność chwilową, jak na razie, która została wstępnie wypracowana przy ostatnim Marszu Kodu. Po tej drugiej stronie Ale, barykady. O, po o to drugiej już stronie... jest barykada tak to, o, dość no to dość solidna. Panie doktorze... Yy... Ten audyt, moim zdaniem, mimo chcąc, dotknął też ważnej sprawy, mianowicie takiej, że większość naszych innowacji to są wydmuszki. Te wirtualne cmentarze, portale z horoskopami dla psów, na to szły europejskie dotacje mające usprawnić naszą gospodarkę pod kątem nowych technologii. Operetkowe. Operetkowe, tak, to, to się zgadza, ale nie, nie pokazano też tych. Dobrze wydatkowanych środków. Nie zgadzam się z, z głównym tezą pisu, że Polska jest w ruinie. Polska nie jest w ruinie. Jeżdżę po różnych Podobno miejscach. Państwo jest w ruinie. Państwo Sama jest no tak, no, w ruinie, ale słyszałem, że Polska jest w ruinie w czasie kampanii. Rozumiem, że, że, że już teraz się ten ogląd zmienia. No, ani nie jest Polska w ruinie, ani nie, jest, nie była tak postrzegana przez, przez e, naszych sąsiadów, przez, przez inne podmioty na arenie międzynarodowej. E, czy było, czy, było, yy, czy było różne wydatkowanie środków? Tak. I to zła, zasadne, i mamy tego efekty, i to też bezzasadne, i o tych i o tych należy mówić. Wtedy ta ocena będzie na pewno najbardziej rzetelna i najbardziej wiarygodna. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był dr Adam Drosik, wicedyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.